nadzieję, że tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Filmów Niezależnych będzie miała wyjątkowy charakter, ponieważ jest to ważny jubileusz, który chcemy jakoś zaznaczyć i uczcić. To jest wyjątkowy festiwal, ponieważ jest najstarszym krajowym wydarzeniem filmowym, właściwie nie tylko jeśli chodzi o kino niezależne, ale o w ogóle polską kinematografię. My staramy się kultywować te tradycje, mówiąc my, mam na myśli ekipę, która realizuje festiwal w Koninie od 1990 roku, bo wtedy on do nas przywędrował. Po długich podróżach po całej Polsce, a wędrował od 1953 roku, co roku goszcząc w innym mieście, gdzie gospodarzem wydarzenia był inny klub filmowy. Środowisko filmowców wtedy wyglądało oczywiście zupełnie inaczej, to był zupełnie inny kontekst i obyczajowy, i społeczny, i technologiczny, co miało niebagatelne znaczenie, ale my mamy Okwę w Koninie od 1990 roku i dokładamy co roku wszelkich starań, żeby ten projekt rozbudowywać. Zachować oczywiście tradycję, podkreślać ją, cenić, pielęgnować, ale jednocześnie reagować na to, co się dzieje w środowisku filmowym, reagować na potrzeby naszych odbiorców, stąd doszło do poszerzenia kategorii i z konkursu skupionego stricte na twórczości amatorów w ciągu tych lat, kilkunastu, przepraszam, 28 już w tej chwili, doszły nam kolejne kategorie po drodze, kategoria studencka, później jeszcze kategoria niezależna, ponieważ ci twórcy też chcieli mieć dostęp do tego festiwalu. Program również co roku układamy, mając na uwadze te potrzeby. W pewnym sensie oczywiście trendy, które jakoś tam obowiązują, bo zależy nam na tym, żeby to był festiwal w nowoczesnym ujęciu. Jego trzonem pozostaje konkurs, ale obudowujemy go licznymi towarzyszącymi wydarzeniami o charakterze artystycznym, tak jak właśnie wystawy, koncerty, pokazy specjalne, spotkania z twórcami. Po raz 65 spotykają się filmowcy z całego kraju na bardzo ważnym, najważniejszym krajowym festiwalu. To jest 65 lat pracy wielu ekip organizatorów w różnych miastach, od kilkudziesięciu już lat tu w Koninie i naprawdę to jest niezwykłe osiągnięcie Konina, ludzi, którzy tu mieszkają, pracują, którym chce się organizować tego rodzaju wydarzenie, najważniejsze wydarzenie dla twórców filmowych z całego kraju. Dla mnie osobiście kino powinno być zawsze niezależne. Przede wszystkim niezależne od jakichś nacisków politycznych, od zewnętrznej jakiejś presji. Kino najpiękniej się wyraża, kiedy jest głosem wolności, takiej wewnętrznej, twórczej wolności. I wydaje mi się, że mieliśmy szansę obejrzeć tutaj wiele wspaniałych filmów, które są takim, czuło się głosem osobistym twórcy i to jest to, co cenię w kinie najbardziej. Tutaj na jednym z filmów właśnie przywołana była postać profesora Kluby, który mówił, że kino jest zapisem chwili, prawda? To piękne filozoficzne hasło, chwilo trwaj. I myślę, że właśnie czuję się tutaj to, że jest jakaś autentyczna potrzeba w ludziach, żeby opisywać świat, który widzimy dookoła. I to jest ważne. Ta 60, która mnie dzieli od pierwszego festiwalu Okwa, no to jest jeszcze tylko kawałek mojego życia, nie cała. Ale byłem związany z ruchem amatorskim. Bardzo się cieszyłem wtedy, kiedy jeszcze trudno było rejestrować obraz i to była pewna nadzwyczajność, że nam się udawało w klubach amatorskich coś nagrać, co się potem ruszało na ekranie. Ja w tym uczestniczyłem, to był mój pierwszy krok do zawodu, chociaż wcale nie myślałem, że zostanę zawodowym filmowcem. I dostałem nagrodę razem z nieżyjącym już Mickiem Roniszem, dużą nagrodę, która tak zrobiła na mnie samym wrażenie, że no jeżeli nagradzają, to może ja to dobrze robię. I dlatego potem poszedłem na egzamin do szkoły filmowej, potem zostałem do niej przyjęty, potem zostałem z niej wyrzucony. I tą drogą w końcu zostałem zawodowcem, który czuję się do dzisiaj. Przeżyłem to całe swoje dojrzałe życie w świecie kina, kina teatru,
poniekąd literatury. No więc wiele bym nie zmieniał, bo jakbym zmieniał, to i dziś bym zmieniał, bo zawsze trzeba się dostosowywać do nowych warunków i do tego, co człowiek wie, bo wiemy coraz więcej i coraz nowych rzeczy świat się wokół nas też zmienia, więc nie ma nic takiego, co by musiało trwać wiecznie, ale oczywiście istota kina jest ta sama. Kino, jak każda sztuka, ma przemawiać poprzez emocje, poprzez zachwyt, poprzez piękno, które się powinno ukazać, czy czasami poprzez to, co jest odrażające i co przypomina o braku piękna. No to są wszystko zasady, które są ważne, odkąd nasza pamięć sięga, czyli od czasów, kiedy nasza cywilizacja formowała się gdzieś tam nad Morzem Śródziemnym. I od tej strony wydaje mi się, że jesteśmy w ciągłej kontynuacji. Robimy mniej więcej ciągle to samo. Ja zawsze bardzo chętnie jadę na festiwale, szczególnie te festiwale kina niezależnego. Kwestia niezależności oczywiście jest kwestią, o której można by godzinami, właściwie od kogo się jest niezależny, w jakiej sprawie. Natomiast tutaj są ludzie, którzy są spoza tego kina oficjalnego. W związku z tym są mniej skażeni pewnymi trendami niż ludzie, też mniej skażeni pewną strukturą pukania o pieniądze, pewną strukturą zdobywania grantów, zdobywania finansowania, którzy często robią te rzeczy za własną kasę albo za kasę, nie wiem, narzeczonej, przyjaciela, szwagra, który ma fabrykę. I przez to rzeczywiście mogą wypowiadać się no tak po swojemu. Ja pamiętam czasy, kiedy ja skończyłem szkołę filmową i zaczynałem wchodzić do zawodu i to był chyba ostatni rok, kiedy jeszcze istniały kategorie zawodowe, kiedy jeszcze nie miał pan szansy zrobienia filmu, jeżeli pan wcześniej nie skończył uczelni artystycznej, nie przeszedł pan całej drogi od tam, nie pamiętam, trzeciego, czwartego reżysera, drugiego i potem dopiero pan robić własną rzecz. No w tej chwili to się komuś zatarło. Ci ludzie młodzi nie do końca odróżniają kino od niby kina. I często jest tak, że gdzieś na początku są zagubieni, no ale też myślę, że po to chyba jeszcze istnieją różnego rodzaju sekcje filmowe w domach kultury, czy istnieją różnego rodzaju kluby filmowe, no gdzie są ludzie, którzy mają i kompetencje, i talent, aby gdzieś porządkować tym młodym ludziom coś tam w głowie poukładać. Ja jestem w stałym składzie jury, ale od paru lat, więc w kontekście tego, że mamy do czynienia z imprezą, która ma na koncie już 65 edycji, w tym w Koninie 19, zdaje się, ostatnich. To jest nic oczywiście, ale myślę, że znakomitym pomysłem organizatorów było zaproszenie Krzysztofa Zanussiego, bo nawet brzmi to niebywale, kiedy słyszy się, że on wygrał ten festiwal w roku 1959. To działa na wyobraźnię, świadczy o tym, że jest ciągłość w myśleniu o tym, czym niegdyś były, a czymś zupełnie innym, amatorskie kluby filmowe, kiedy nie było kamer, kiedy nie było komórek, kiedy te filmy realizowane były w zupełnie innym sposób i stylu i zgoła innym technologicznym wyzwaniem niż dzisiaj. Ale myślę, że obserwując od tych kilku lat, to jest marka dla Wielkopolski. To jest firma i marka, której możecie być Państwo dumni i szczęśliwi, że ją macie. Miasto Konin powinno być dumne i szczęśliwe. No, jeśli chodzi o całą działalność ludzi łączącą się z kinem niezależnym, tak ogólnie mówiąc, w skład wchodzą i amatorzy w każdym wieku, no to w tym momencie jest to w gruncie rzeczy jedyne tak prestiżowe miejsce, gdzie mogą pokazać, gdzie stykają się z profesjonalistami z różnych dziedzin, gdzie przede wszystkim rozmawiają ze sobą, rozmawiają o sztuce, wymieniają poglądy, dyskutują i wymieniają też pewną wspólnotę łączącą po prostu pasjonatów. W tym roku Grand Prix w kategorii studenckiej wygrał, to był film nakręcony w duecie z Natalią Koniarz, Stanisław Cuskę, który raptem 2-3 lata temu otrzymał tę nagrodę jako amator, jeszcze jako licealista. Więc jest coś pięknego w tej ciągłości, w tym, że ten festiwal naprawdę daje napęd. . 65 lat, na pewno wielka odpowiedzialność, ale też wielka radość z tego, że ten festiwal jest tutaj w Koninie i tak jak wspominaliśmy podczas gali, to, że nasza festiwalowa rodzina się cały czas powiększa, że nasi przyjaciele do nas przyjeżdżają co roku, wspierają nas,
i przyciągają nowych, młodych twórców, nowe młode wilki, nie patrzymy w metrykę, nie o to chodzi, do Konina i staramy się pielęgnować te tradycje, ale też odpowiadać na potrzeby środowiska, które zmieniają się wraz z otaczającą nas rzeczywistością. I takim krokiem, mamy nadzieję, dotrzemy do 70. edycji. I jeszcze 170. Dalej. 170. Natomiast wracając do określenia Młode Wilki, tu chodzi o żarliwość i o prapoczątek tego pierwszego polowania, który w tym łańcuchu pokarmowym, już trzymajmy się tego sformułowania o Młodych Wilkach, dają start do wypowiedzi artystycznej. Nie używam celowo słowa kariery, bo przeważnie ludzie, którzy tutaj mieszają przy liście nagród, są to ludzie o czystym sercu i pięknych, żarliwych intencjach. Wewnątrz takich właśnie zdarzeń jak nasz festiwal, te talenty się wykluwają niejako samolotnie. Cieszmy się na amatorów. Czekamy na nich na naszym festiwalu. Z otwartym sercem.